Dzień dobry, w piątek 20 września to Business Update. Zaczynamy jak zawsze od podsumowania rynków. WIG20 bez zmian, a szeroki rynek wzrósł o ponad 0,5%. W czwartek nieco taniał dolar do 3,82 zł, a za euro płacono 4,27. Ropa drożała blisko 2% do 71 dolarów za baryłkę WTI i prawie 75 dolarów za baryłkę Brent. Gospodarka i makroekonomia. Produkcja przemysłowa w sierpniu spadła w Polsce o 1,5%, wynika z danych GUS. Ceny produkcji przemysłowej w sierpniu spadły o ponad 5%, a wynagrodzenie w przedsiębiorstwach w sierpniu wzrosło o ponad 11%. Eksport polskich baterii litowo-jonowych spadł o prawie 60% w pierwszej połowie tego roku. To z powodu zmniejszonego popytu na elektryczne pojazdy europejskich marek oraz rosnącej konkurencji ze strony chińskich producentów. W szczególności spadek zapotrzebowania na elektryki w Niemczech i innych kluczowych rynkach, a także rozwój lokalnej produkcji baterii w Meksyku przyczyniły się do tego trendu. Związek Zawodowy Solidarność ostrzega przed katastrofalnymi skutkami Zielonego Ładu dla Polski, szacując, że całkowity koszt transformacji wyniesie ponad 10 bilionów złotych przez 27 lat, co odpowiada niemal 14% PKB rocznie. Koszty renowacji budynków zbudowanych przed 2002 rokiem mają wynieść około biliona złotych, a do 2030 roku Polska będzie musiała przeznaczyć około 60 miliardów złotych rocznie na cele klimatyczne. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej oceniła, że Polska powinna na czas dokonać planowanej aktualizacji regulacji, by wesprzeć zawarcie kontraktu na budowę pierwszej elektrowni jądrowej. Ogólnie raport pozytywnie ocenił przygotowania do budowy w naszym kraju. Bank Anglii utrzymał stopy procentowe na poziomie 5%, czekając na wyraźniejsze sygnały spadku inflacji. Zdecydowano również o zmniejszeniu zasobów obligacji rządu brytyjskiego o kolejne 100 miliardów funtów w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Informacje biznesowe. Echo Investments rozpoczęło budowę akademików w Krakowie, które mają być gotowe we wrześniu 2025, oferując ponad 1200 miejsc dla studentów. Zarząd firmy zauważa silny popyt na rynku z rosnącą liczbą międzynarodowych studentów oraz niedoborem dostępnych miejsc, co prowadzi do wzrostu cen. Czeska spółka PKP Cargo International zajmie się zdobywaniem kontraktów dla polskiego przewoźnika towarowego PKP Cargo, w tym na przewozy intermodalne. W ramach współpracy spółki planują zakup platform do przewozu kontenerów, a finansowanie ma pochodzić z Unii Europejskiej oraz armii. PKP Cargo International pod nowym prezesem Łukaszem Grzesłą ma wspierać restrukturyzację PKP Cargo i odzyskiwanie zaufania utraconych klientów, opisuje Puls Biznesu. Google zaproponował sprzedaż części swojego biznesu reklamowego Adex w celu zakończenia śledztwa antymonopolowego w Unii Europejskiej, ale europejscy wydawcy uznali tę ofertę za niewystarczającą, donosi Reuters. JP Morgan Chase powołał nowe stanowisko, którego celem jest nadzorowanie młodszych bankierów i analityków oraz dbanie o ich dobre samopoczucie. To w odpowiedzi na obawy związane z nadmierną pracą po śmierci 35-letniego pracownika Bank of America. Fuzje i przejęcia, inwestycje i venture capital. MCI Capital planuje closing transakcji sprzedaży Get jeszcze w tym roku. W przyszłym roku sprzeda Netrisk i rozpocznie procesy sprzedaży IAI i Travelata. Dwa duże wyjścia mają przynieść około miliarda złotych gotówki, a fundusz planuje zainwestować w jedną spółkę do końca roku i dokonać 2 do 3 nowych inwestycji w 2025 roku, opisuje portal Inwestycje. Pożyczkowa PragmaGo z portfela funduszu Enterprise Investors przejęła w Rumunii 89% fintechu Telecredit, oferując produkty finansowe pod marką OmniCredit dla MSP za niemal 6 milionów euro, a za ponad 6 milionów euro z uwzględnieniem earnoutu za wyniki w 2025 roku. Spółka specjalizuje się głównie w faktoringu, finansowaniu obrotów czy buy now, pay later. Na koniec zeszłego roku miała 40 milionów euro obrotu, ponad 300 tysięcy zysku netto przy ponad 6 milionach euro należności z solidnym wzrostem sprzedaży. Tauron nabył spółkę z prawami do budowy farmy wiatrowej o mocy 190 MW w Miejskiej Górce, a koszty inwestycji szacowany jest na niemal 2 miliardy złotych z planowanym zakończeniem budowy do 2027 roku. Firma podpisała także umowę na emisję obligacji o wartości do 3 miliardów złotych, które mają wspierać transformację energetyczną koncernu.
Movie Games zawarł przedwstępną umowę sprzedaży wszystkich swoich akcji Movie Games VR, przy czym kupujący zobowiązał się do pokrycia bieżących kosztów działalności Movie Games VR, a finalizacja umowy ma nastąpić do końca tego roku. BASF przygotowuje dział chemii rolniczej do debiutu giełdowego w ramach nadchodzącej restrukturyzacji. Rozwiązania agro wygenerowały dla spółki 10 miliardów euro obrotu w zeszłym roku. Ponadto dział powłok lakierów zostanie wystawiony na sprzedaż. W zeszłym roku spółka pozbyła się już części biznesu produkcji katalizatorów w Holandii. Prawo i podatki. Minister finansów przedstawił projekt rozporządzenia w sprawie przedłużenia niektórych terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego w związku ze stanem klęski żywiołowej. Rozporządzenie wprowadza odroczone terminy zapłaty podatku PIT, CIT, VAT, PCC oraz od spadku i darowizn. Minister finansów przedstawił również do konsultacji projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie obniżonych stawek podatku VAT. Przewiduje się wprowadzenie stawki VAT 0% dla nieodpłatnych dostaw materiałów budowlanych na rzecz poszkodowanych w powodzi. Wzrosną opłaty za marnowanie żywności. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiło projekt nowelizacji ustawy w tej sprawie. Wynika z niego, że sklepy, które zutylizują żywność, zamiast przekazać ją organizacjom pozarządowym, będą musiały zapłacić 50 groszy za każdy kilogram nieoddanej do utylizacji żywności. Obecnie opłata ta wynosi 10 groszy za 1 kilogram. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepisy wprowadzające zasadę apteka dla aptekarza, które ograniczyły możliwość przejmowania kontroli nad aptekami, są niezgodne z konstytucją. Sąd Najwyższy w Brazylii nakazał Elonowi Muskowi zawiesić dostęp do serwisu społecznościowego X. Nakaz został wydany po tym, jak miliarder udostępnił usługę Brazylijczykom pomimo wcześniejszego wydanego zakazu. Brazylia grozi portalowi karą w wysokości ponad 900 tysięcy dolarów dziennie. To tyle w tym wydaniu podcastu Business Update. Więcej informacji w naszym newsletterze. Polecamy na businessupdate.pl. Dziękujemy. Do usłyszenia.